Na koniec listopada mamy dla kierowców złe i dobre informacje. Zaczniemy od tych złych. Ceny paliw na stacjach ruszyły w górę i to zdecydowanie w przypadku oleju napędowego, który na przestrzeni tygodnia podrożał aż o 10 groszy i średnio kosztuje 6,19 zł. 5-groszową podwyżkę odnotowaliśmy dla 95-oktanowej benzyny i aktualna średnia cena tego paliwa w Polsce to 6,09 zł i również 5-groszową podwyżkę mamy w przypadku auto gazu. Tutaj poziom 3,09 zł i to paliwo cały czas drożeje i drożeć będzie. A ta dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy nie tankują LPG, to to, że jest szansa na wyhamowanie podwyżek na stacjach, głównie za sprawą tego, co dzieje się na światowych rynkach. Tam widzimy w tym tygodniu niższe ceny ropy naftowej. Poprzedni tydzień baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie kończyła powyżej poziomu 75 dolarów. Na otwarciu ostatniego listopadowego tygodnia zanotowaliśmy mocny spadek, głównie za sprawą spadku napięcia na Bliskim Wschodzie. Pojawiły się spekulacje na temat możliwego porozumienia o zawieszeniu broni pomiędzy Izraelem i libańskim Hezbollahem. To porozumienie zrealizowało się już dzień później i od środy obowiązuje takie zawieszenie broni, co daje nadzieję na to, że sytuacja w tym ważnym dla ropy naftowej regionie świata będzie się stabilizować. Widzimy też w ostatnich dniach umocnienie złotówki do amerykańskiego dolara. Nasza waluta odrabia trochę strat i są to czynniki, które wskazują na to, że w grudniu pojawiają się szanse na obniżki na stacjach. Może jeszcze nie w pierwszych dniach przyszłego miesiąca, bo tutaj spodziewamy się raczej stabilizacji, wyhamowania tej zwyżkowej tendencji. Oczywiście za wyjątkiem autogazu, który w związku ze zbliżającymi się ograniczeniami w dostawach z kierunku wschodniego cały czas może drożeć.